Chciałem Was zachęcić do wykonania treningu budowlego, który będziecie mogli wykonać razem ze mną. Możecie to wykonać w ramach e-lekcji, którą teraz jedynie mogę z Wami przeprowadzić, oraz treningów, na które niestety też nie możemy sobie na razie wspólnie pozwolić. Mam nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli wrócić do pracy na macie oraz w szkole, ale jak na razie zachęcam Was do wykonania kilku ćwiczeń, które Wam zaproponuję. Jest to trening obwodowy, mamy do wykonania 12 ćwiczeń, które trwają 20 sekund z 10-sekundowymi odcinkami przerwy pomiędzy nimi. Także co, cenię Wasz czas, więc bierzemy się do roboty. Zaczynamy. Teraz tak, zaczynamy. Rzeczą, która Wam się przyda, żebyście chcieli wykonać sami taki trening w domu, będzie telefon z aplikacją Interval Timer, która pomoże Wam odmierzyć czas w treningu oraz czas przerwy pomiędzy danymi ćwiczeniami. To co? Bierzemy się do roboty. Na początek oczywiście krótka rozgrzewka, ale to już zróbcie na sami w domu. A my bierzemy się już teraz do ćwiczenia. Zaczynamy. Zaczniemy sobie od biegu w miejscu. Odpalamy aplikację. 2, 1 i bieg w miejscu. Proszę, lecimy. Jak najszybciej pracujemy na nogach. Lecimy. Dobrze. Pierwsze ćwiczenie za nami. Teraz przygotowujemy się do pajacyków. 3, 2, 1 i lecimy. Hop. Pajacyki krótkie, szybkie. Hop. Też 20 sekund ćwiczenia. Dobrze. Krótkie, szybkie. Jak najszybciej zasuwamy te pajacyki. Dobrze. Następne będą przysiady. Jak słyszycie, troszkę już tętno się przyspieszyło. I lecimy, proszę. Przysiady na całych stopach, palce lekko na zewnątrz. Ręce z przodu. OK, teraz będzie szufladka. Przechodzimy już do niższej pozycji. Zaczynamy z przysiadu. Potem wrzucamy nogi do podporu. I lecimy, hop, do pełnego ugięcia nóg. Pamiętajmy o równym oddechu. Teraz przechodzimy do brzuszków, z rykiem w przemianę stronę. I wykonujemy scyzoryki naprzemiennie, raz jedna ręka, raz druga ręka, dotyka stopy przeciwnej. Obciążenie regulujemy poprzez zwiększenie tempa wykonywania ćwiczenia. Także jeżeli dla kogoś jest trochę za wolne moje tempo, to może przyspieszyć. Teraz klaśnięcie pod nogą. Siedem sekund zostało. Zbliżamy się do półeczki ćwiczeń. Teraz będą podgięcia przemianostronne. Leżymy na brzuchu, unosimy nogę przeciwną do ręki. Cztery sekundy do końca. Połowa za nami, teraz będziemy mieli pompeczki. W zależności od Waszych możliwości na kolanach lub zwykłe. Bierzemy wdech schodząc na dół, wydychamy powietrze idąc do góry.
Ja sam przeskoki na swoją stronę. Bardzo fajne ćwiczenie na mięśnie. Zresztą sami zobaczycie, jak spróbujecie. Hop. Przeskakujemy plecy proste i staramy dotknąć się raz jednym. Jeżeli chcesz trzymać nogę tuż nad podłogą. Hop, hop. Ok. Trzy ćwiczenia do końca. Teraz brzuszki ze skrętem. Napinamy brzuch, nogi uniesione i skręcamy ciało raz na jedną, raz na drugą stronę. Dobrze. I zostały dwa ćwiczenia. Teraz deseczka. I na tym został pobity rekord świata. Osoba, która grała, stała w ten sposób 8 godzin. W 20 sekund to już jest dobrze. Ok. No i ostatnie ćwiczenie przed nami. Komandosy, które już nie mogę zabraknąć. Proszę przysiadł. Wyrzut. Wysoko. Kop. Uginamy nogi i wracamy z powrotem do przysiadu. Hop. Ok. To jest pierwsza serijka. Tutaj proponuję sobie zrobić około 2-3 minut przerwy pomiędzy seriami. Jak widzicie, oddech się trochę przyspieszył. Mam nadzieję, że poćwiczycie razem ze mną. I cóż więcej dodać. Piąteczka. Dzięki wielkie. Pomocy. Reanimacja. Pani pomoże. Ale pomoc. Wody. Wody. O, mam nadzieję, że uda mi się zmobilizować i zrobić z tego 2 albo 3 serie ćwiczenia. To może być pierwszynkiem, dobra? Także dziękuję Wam bardzo. I co, widzimy się w kolejnych produkcjach, a mam nadzieję, że uda nam się dosyć szybko wrócić do normalnej pracy, zarówno w szkole, jak i na treningach. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć. Głowa.